Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i to jest już trzeci odcinek z Gothic 2 The Returning. I sorki, mogą być czasami lekkie spadki FPS-ów, no to chyba dlatego... I ta modyfikacja coś się zrąbała, lekko mówiąc. Nie, jest! Ładują się tekstury. Dziękuję za tekstura, którego dostałem od tego samego widza. Teraz wszystko wygląda całkiem inaczej, ale są spadki FPS-ów i mam wrażenie, że to wszystko nam funduje ten tekstur pack, bardziej bym to określił. Zanim pójdziemy do Corinis, raczyłbym się wrócić do jaskini, tam gdzieśmy ubijali wtedy te szczury, bo żeby nie otworzył grobowca, a raczej grobowców, tam można je otworzyć w tym modzie i to jest ten duży plus. Tylko czym byśmy ubili tego goblina? Takie jest moje pytanie na dzisiaj. I jakbym ubił tego goblina? Chociaż z łuku. No, to już mamy rozwiązanie problemu. Teraz tylko ubić tego goblina. O kurde. Ty zaciukał mnie! Na hita! Te kurde! Ja ci dam! Kurde, goblin z pałki mnie se ubija na dwa hity. Ja mu zaraz kurde pokażę. Przyjadę na gołe klaty z nim i kurczę w te krzaki go w dupce. I będzie bił z tej pałki swojej, kurde, zakuty łeb. Mały kurde jak kapsel po piwie. Ja mu dam, kurde. On zaraz dostanie nauczkę. Już początek odcinka i zgon. Włączę sobie jeszcze stoper, bo znowu o nim zapominam, widzicie? Tak to się już ze mną dzieje. Dobra, tu się... No i tak wygląda tekstur pack. I ogólnie już od tych odcinków aż do końca będziemy grać z tym tekstur packiem. Bardzo dziękuję. Idziemy skrótem, żeby było szybciej. Chyba, że sobie jeszcze wybijemy te młode krwiopijce. To już są dorosłe bydlaki. Na razie się z nimi nie będziemy żerać, ale teraz to wszystko wygląda o wiele lepiej. Trzeba przyznać, tu akurat trzeba przyznać, że to akurat genialnie ten mod wygląda. I pozdrawiam użytkownika Ventru, który ostatnio do mnie pisał komentarze. No i teraz myślę, że będziesz mógł oglądać lepiej te odcinki z tą oto teksturpakiem, który sam go stworzyłeś. Więc jest gitaśnie, z nim nie można rozmawiać. A bandyta dalej ma na mnie focha, no i ja po prostu w to nie wierzę. Kaladorn pewnie też ma focha na mnie, zaraz to zobaczymy zresztą, no. No, masz focha na mnie? Masz focha? Ej, ty. Zostaw. Ma focha na mnie, no. Dla mnie to jest takie porąbane jak siedzenie w psychiatryku. Ja tego nie pojmę, no. Nigdy, no. Kurde, jak można się na mnie fochnąć za to, że kurde skrzynkę chciałem okraść, no. Czy całą ją, tą zawartość, no. Beach, please. No, ale patrzcie, teraz to wszystko wygląda o wiele lepiej. No, niczym normalnie... w realnym świecie się czuję. No patrzcie, jak teraz kotlinka wygląda. Całkiem inaczej. Wszystko ogólnie teraz będzie wyglądało inaczej. Ale sam Bezio wygląda cały czas tak samo, więc to jest ten plus. Klimacik całkiem inny, ale wszystko ta sama postać się utrzymuje. Teraz przeszukamy ten grobowiec. Raczej dwa grobowce. Tak jak napisaliście w komentarzu. Ktoś też napisał, żebym podmienił folder Inis Gothica 2 Noc Kruka, a ktoś mi też napisał potem na Skype'ie, żebym tego nie robił, bo zrąbałbym tylko sobie na przykład sterowanie, bo na przykład teraz mogę pod trzema przyciskami. Pod jednym mogę się leczyć, pod drugim mogę regenerować manę, a pod trzecim regenerować wytrzymałość. Dlatego nie będę podmieniał, bo to dowiedziałem się dzisiaj i to jest naprawdę cud.
Bo nie muszę sobie wchodzić na przykład w ekwipunek i pić tego jak standardowo w każdym gotiku, tylko po prostu naciskam dowolny tam, dowolnie przyznany przycisk i szybciej wypijamy. Dobra, mamy ten grobowiec. Czy to prawda? Czy to prawda? Te, prawda! O, jak to wygląda? Kurwa! No zginąłeś! Zginąłeś jak ostatni pies! Nie! A ja save'a nie zrobiłem! Widzicie, dzisiaj już kompletnie jestem nieprzytomny. To dlatego, że się budziłem pół godziny od godziny 6 do pół do 7, pozdro. Normalnie leżałem jak zombie. Ale no, jeszcze szkielet goblin mnie musiał zabić, no co za okropieństwo. Idziemy tam, kurczę, na... Nie ma jakiejś miksturki szybkości czy czegoś tam. Oj, walnę save'a od razu, jak tam będę przy tym grobowcu. Walnę i tu bez gadania. Co mi tam, materiał może trwać tyle, ile się da. Ja tego i tak nie będę wycinał. Beki trochę będzie przy okazji. No, nie chcę, żeby było nudno w gotiku. Chcę, żeby trochę było śmiechu. Ale też i akcji. No ale no, goblin se wyszedł, kurde, z klopa niczym, kurczę, menel z kibla i co. No, no i se mnie uderzył z pałki. No to samo było z goblinem, ale zwykłym, no. Dzięki Bogu, że to był wtedy zwykły goblin, ale no to już było masakra, to aż tu musiałem zapiszczeć lekko. Jeżeli to było za głośno, to przyciszcie sobie do 1%, żebyście tego nie musieli słyszeć, tego pisku oczywiście. Ten obrażony, fochnięty, ale jak bandyta może być na mnie fochnięty? No ja tego nie pojmuję, fuck logic. Tyle powiem. Aż bym sobie wyskoczył z tej kotliny, ale wiadomo, ja nie jestem nieśmiertelny. Zginąłbym od razu. A to by było w ogóle głupie wykonanie. Te, normalnie sobie przeszedł. Bez problemu. No skadrze z tego altu, ale nie będę spamował altem, bo mi się nie chce za bardzo. I sorki, że będziecie musieli to drugi raz oglądać, jak idę do tej jaskini. Jeżeli nie chcecie tego oglądać, to możecie sobie pominąć do tej minuty, którą oczywiście mogę oznaczyć w adnotacji. Oczywiście jak mi się będzie chciało. Ale jak chcecie posłuchać mojego komentowania, to nie radzę przerywać. Zaraz dojdziemy, zapiszemy. Muszę się obudzić. O, walnąłem siebie, żebym po prostu się obudził. Nie wiem, jakbym pił więcej kawy, to może bym miał lepszą pamięć. Nie wiem, kitam oczywiście z tym. Kawa nie polecam. Oczywiście dorośli mogą pić ile chcą. Ja tam nie zawadzam, nie decyduję. Ale kawa pobudza, to prawda, ale też ma swoje minusy. Dobra, robię teraz takiego save locka, że kurde, świat popamięta mnie. Ha! No, jest safe lock. Zrobię jeszcze jeden zapasowy. Tylko tym razem na zapasowym numer 2. Zrobiłem sobie kilka save'ów. Dzisiaj oczywiście też zrobię kilka następnych save'ów. I teraz uważać. Bo jeszcze zrobię jednego save'a, oczywiście. Tam były takie fajne rzeczy. To też nadpisujemy już. Nie ma bata. Ile minut? No, chyba mamy z 7-8 minut materiału. Dobra, otwieraj to. Ale jak miałem wyjść z tego? No zabił mnie. Ty kurde szmaciarzu. Ja zaraz to będę walczył, już trzeci zgon, widzicie? Nawet 10 minut nie ma, a ja już 3 razy zginąłem. Jestem z tego ekstra zdolny. Oj, takiś mądry. A to otworzymy? Nie, a to otworzymy? Otworzymy to? Nie, tego nie otworzymy niestety. Chyba że znajdziemy jakiś sposób. Nie. Ten grobowiec jest do otworzenia. Tylko kurde, jakby to zrobić, tak? Aha. Szybko. A! Zatruty jestem, ale patrzcie, teraz nic nie wyleciało. Czyli to jest losowe. Bier to. O fuck. Uciekaj! Fuck, motherfucker! Uciekaj! Nie damy rady z goblinem. To. Jeszcze ze szkieletem goblinem, który trzyma miecz. Nie, uciekaj.
Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dasz radę, uciekniesz mu, albo niech cię, albo... O kurde, żeby mnie zaraz nie zabiło, żeby mnie zaraz nie zabiło. Dobra, dobra. Ucieczka, ucieczka. Yo, madafaka! I niech ci zsie ptaka! Dobra, a my teraz pijemy antidotum. Gul, 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 gul. I jeszcze miks... Serafisy sobie zjemy, zobaczymy. O! O, możemy to przy okazji wszamać. To nam pomoże. Jabłko. I teraz... Teraz jeszcze serafiski. Mniam, mniam, mniam. Pyszne, wiem. Ale coś tam zdobyliśmy, tylko nie wiem, co to za itemki tam są. Zaraz się zresztą przekonam. Pas strażnika! Założymy sobie. Ochrona przed bronią 5, przed strzelami 5 i zezwolenie strażnika, ale nie zostaniemy strażnikami miejskimi. Wolę iść na maga. Czaszka, kość szkieletu i jakaś sakiewka. O, nie najgorsze, powiem wam szczerze. Zrobimy save'a. Okej, czyli mamy już przeszukany grobowiec. Dziękuję za tipa w komentarzu, dzięki czemu się teraz opancerzyłem w pas strażnika. Co tam? Nie jestem strażnikiem, ale mogę mieć taki item. Ale patrzcie, najpierw otworzę... Ej, no bez jej, że mnie kurde blokuje jakaś gałąź. Te, dobre. Dobre. To teraz trzeba się przesunąć specjalnie. No, to jest naprawdę coś. Tylko mógłby przez tą gałąź przechodzić. No nie wiem, mógłby ją tyrpnąć na przykład tą gałąź. Poruszyć, ale no... No bezimienny nie jest już... Nie jest, nie żyje w czasach współczesnych, gdzie sobie może tknąć tą gałąź, nie wiem, urwać ją, nie wiem, zjeść. To jest średniowieczny bezio. On tylko po prostu podejdzie i zablokuje go i musi się przesunąć, żeby ta gałąź go kurde nie blokowała dalej. Te, przeszłem przez skałę, pozdro. Kurde, nie, no nie mogę. Ale mamy jakiś mini artefakcik. Trzeba przyznać, nie jest źle. No i teraz myślę, że wszystko jest już przeszukane. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, pójdę do tego Ignaza, jak się tylko będzie dało, i po prostu odkupimy od niego tam parę zwojów z niepamięcią i podobno mogę na nich użyć od razu, nie muszę ich bić, tylko po prostu mogę na nich użyć i wtedy będą się do mnie odzywać. O ile to będzie prawdą, zresztą zrobię save locka przed użyciem tego czaru, żebym nie został zrobiony w konia tak zwanego, że jednak trzeba będzie się z nimi bić, a ja przecież mam tylko pałkę, łuk, jestem biedny, no, no kurde, jakbym dostał takiego porządnego miecza, no to kurde, już bym siekał. Na razie jesteśmy nobami, będziemy przez najbliższych łohoho trochę odcinków, ale co tam, walić to, to oczywiście walić, tam pewnie będą jakieś stworzenia, zrobię sobie save'a znowu, żeby się nie okazało, że coś nie tak. Te krwiopijca, spokojnie. O kurde. Ty fuck! Da fuck! Te uciekaj. Te, żeby mnie ten wilk nie zagryzł. O fuck! Te zjadły mnie. Skubane. Dobrze, że zrobiłem save'a. Chciałem, widzicie, się upewnić, czy coś nie tak miałoby być. Ale co szczekasz? Już znam takie wasze szczekanie. No nie wiem, dałbym radę z taką krwiopijcą na przykład? Te, patrz, zatruły mnie. Jak mnie szybko zabiły za skońce. Dobra, nie, starczy już tych zgonów. Chciałem tylko zobaczyć, jaki będzie efekt. I właśnie taki jest efekt. 3 na 1, szybkie zabicie i GGWP. Tak to się kończy. Nie wiem, wilki zło, krwiopijce jeszcze większe zło. Nieważne. Okej, to może byśmy się już kierowali w tą stronę, gdzieś mi pisał w komentarzu. Czyli nie wchodzę od razu przez strażników, tylko jeszcze idę jakby w stronę lasu, oczywiście po lewej stronie,
po mojej lewej oczywiście. I jakoś robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby po prostu sobie ułatwić sprawę. Zbieramy sobie itemki. Czemu? No bo można przecież, to nam nie zabronią. O, chociaż tutaj nie latają te krwiopice zasrane. To jest ten plus. Tam mamy naszego pirata Grega, który pewnie będzie chciał od nas tą właśnie ubranie farmera. Psst. Hej, ty. Siema. Podejdź no na chwilkę. No. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie. Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Skąd wiesz? Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Czemu by nie? Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. Dobra, nie pitul piracie. Teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? No właśnie, w tym problem. Ta? Masz jakiś pomysł? Może chcesz przepustkę? Mam przepustkę do miasta. Oczywiście. Po prostu będę udawać mieszkańca tego pięknego miasta. Przyjrzyj mi się uważnie, chłopcze. Nabrałby się na to chyba tylko ślepiec. Dobra, jak tam chcesz, masz tu. Powinni cię wpuścić. No i znowu jestem goły. Założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Super. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Śmiej się, śmiej. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Co tak biednie? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Przyjacielu? Ci to na razie wystarczy. Nie nazywaj mnie Mam tak. przeczucie, że wkrótce się spotkamy. Kiedy? Jutro? I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Co, co? Dasz mi 500 zamiast 50? Te, wilkunie, szczekaj. O kurde, idę na niego. Biedne wilczki. A on nieśmiertelny, dobra. To ja mogę zbierać mięso. Dzięki. Zamknij pysk. Możesz już iść do miasta. Won mi tam! Już! Won. A, my musimy założyć niestety tą przepaskę, bo nic nam innego nie zostaje przy życiu. No dobra, tam mamy strażników. Jaki most! Bogato, tylko czemu strażnik jeden stoi tak, a drugi tak? Nie ogarniam tego. Ale pisaliście mi w komentarzu, żebym przeszedł sobie inną jakby stroną, innym sposobem. Zobaczymy, zrobię sobie save'a oczywiście, nadpiszę sobie to i zobaczymy, co jest tutaj, jeżeli chodzi o dojście do miasta, żebym sobie, no bez jaj, że mnie drzewko blokuje. Te krwiopijca mnie nie śledzi? Chuj, nie, dobra, tu będziemy mieli ciężko, no nie wiem, trzeba jakiś znaleźć sposób na to, żeby ich minąć jakoś. No ja sobie ich minę, spokojnie. O kurde. Fuck. Nie, ja z nimi walczyć nie będę. Nie. Jakoś ich minę. Spokojnie. O kurde, wilki. Teraz będzie ostro. A jeszcze gorzej będzie, jak wpadnę tu na takiego cieniostwora. Oj, to już się robi źle. Wręcz tragicznie. Te odgłosy mi się nie podobają. Od razu mówię, tu pewnie będzie ork. Z tego co pamiętam. No, pamiętam. O kurde. Te, żeby mnie nie trafił tak. Dobra, ja pamiętam to. Ja to pamiętam.
Nie dorwiesz mnie, orku zasrany. No, dziękuję, dobranoc. Dobra, już mnie nie goni. O, odpuścił sobie, koleś. Tu nic nie ma takiego niebezpiecznego. Myślę, że nic. Co by mogło nas jakoś odstraszyć. I fajnie ogólnie tu te wszystkie rzeczy wyglądają. Czy to pokrzywki, czy to roślinki, czy te inne rzeczy. No, ten teksturpak dużo zmienił. Tylko jak teraz się tak dostaniemy? Ha? No patrz. Hola. No nie dostaniemy się tak. Bez jaj. A chwileczkę, może inaczej. Może jakoś jest rozwiązanie tego problemu. No, tak trzeba się dostać, bo sobie teraz przypomniałem. Musiałem się po prostu dobrze rozejrzeć. No i tutaj, no, mamy tutaj takie przejście, tam coś leży jeszcze. Za chwilę będę miał ZW, więc się myślę, że nie obrazicie, takie małe ZW. Takie, nie wiem, na kilka minut. Dobra, mamy kolejny krótki łuk, tu strzała leży dalej. Okej, dobra, wskoczę sobie tutaj, jak dam radę. Oczywiście dam radę. Dałeś radę, Bezio, dobrze. Skoczę jeszcze tutaj. Robimy save'a i ZW. Okej, już wróciłem. Oczywiście nagrywałem tam parę minut, ale to same były praktycznie zgony, więc... O, proszę bardzo, już na dzień dobry zgon. O, czyli tak jak się spodziewałem. Pewnie nie znajdę sposobu na to, żebym się tam dostał, a bardzo chcę. Przynajmniej będę miał 500 expa, jak pogadam z Larysem. Ale no kurde, no nie ma jakiegoś ułatwienia, czy czegoś tam, nie wiem, bonusu jakiegoś. Tak to by się fajnie doskoczyło, nie byłoby żadnych problemów. Tak to się muszę męczyć. No i na co to? Na co to takie męczenie się? O. I teraz jesteśmy tutaj. I moglibyśmy już... O, ale patrzcie, jak nas wyślizgnęło. Jest! Uda się, wszystko się uda. Czekaj. No, dobrze, tylko się nie zabij. No musiał się zabić z takiej wysokości! No przecież to nie było aż tak wysoko. No przecież mógł doskoczyć do tego dachu. No kurde, to nie jest może jakiś parkour, Spider-Man czy jakieś rzeczy, ale no mógł tymi swoimi brudnymi stopami doskoczyć tam, no bez jaj. Nie, naprawdę robisz siarę, Bezio. Nieładnie. Jeszcze jedna taka akcja, a naprawdę będę zły na ciebie. Będę bardzo zły. A tego byś nie chciał. Patrzcie, może jakoś to się uda skombinować. Tylko nie wiem, zrobię save'a. O, proszę. Kolejny save, taki troszeczkę odpalnięty. I teraz spróbujemy jakoś doskoczyć. No i zgon. Proszę bardzo. Chcecie tak? Będzie tak, ale ja nie chcę. No właśnie, jeszcze odpaliłem złego save'a, wyobraźcie sobie. To już w ogóle jest istna masakra. No, nie ma co, no po prostu nie ma co. Zrobiłem znowu głupotę. Wczytaj mi ten save. Oj, troszeczkę będzie chaotycznie, wiem, ale będę się starał jak najlepiej. Grać w tego gotika. Będzie dużo odcinków takich losowych. Więc wiecie, nie będzie w jednym odcinku tak ciekawie. Ale może na przykład w innym odcinku być o wiele ciekawiej. O! No i patrzcie, to jest poromane, że z takiej wysokości taki bezimienny ginie. No to jest w ogóle śmieszne. On powinien co najwyżej, no tak glebnąć się na to i przeżyć. Przecież to ile jest wysokości z 5 metrów, jak nie więcej. To nie jest jeszcze wysokość na skalę zabójstwa. O, ale coś mamy, patrzcie. Uda się. Jest! Nadzieja jest po naszej stronie. Robimy save'a i...
I kurde kici w oko. Jesteśmy w Korinis. Oficjalnie. Teraz możemy zrobić loot. Szukamy. O, winko też się może przydać. Coś tu jeszcze można. Zupka. Na co mi jakieś zupki? No ja już i tak się najadłem dość. O, patelnia. Jak mamy patelnię, to możemy zrobić smażone mięsa. O, smaż mięso 10 porcji. Zarąbiście. Czym? A teraz już nie można, bo te wszystkie sztuki mięsa zostały upieczone. Zarąbiście. Good job, normalnie. Dobra, tam mamy statek paladynów, z tego co zakładam, który będzie wykorzystany w rozdziale 6. I podkreślam, że jeszcze będziemy mieli jeden rozdział dodatkowy, ale tam się nie będziemy wpieprzać do nich, bo no, zabiliby nas i to bardzo szybko. My jesteśmy w Korinis, hip hip hura, zadowoleni, ale i tak wolałbym zrobić tą misję od Kavalorna i to jak najprędzej, bo ona ma duże powiązania z dodatkiem Noc Kruka i ogólnie z The Returning. Widzicie te takie bugi? Boże, aż dostaję, nie wiem, kurczę, epilepsji na coś takiego. Nie no, żartuję. Po prostu nie chcę na to patrzeć. Te Martin, nie, ja cię znam, kwatermistrz. Ja to już wszystkich znam z Korinis, więc dla mnie nikt nie jest obcy praktycznie, ale tak wygląda Korinis z tejże strony. Trochę spadków FPS-ów jest, ale to wszystko właśnie jest spowodowane tym teksturpakiem. Przynajmniej tak podejrzewam. Walić spadki FPS-ów. Da się grać, to najważniejsze. Do kogo byśmy sobie mogli pójść? Tak, pogadamy sobie z Laresem, żebyśmy mieli listę z 500 expa. Możeście mi powiedzieli, żebym tak zrobił, więc tak też będzie. Yo, madafaka! Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To będzie mnie wkurzać. To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Yo! Hej, Lares, ty stary. O, jeszcze exp. Jak się tu dostałeś? Dużo. Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Aha. Pamiętasz Lee, prawda? No chłopie, jakbym go nie pamiętał. Oczywiście, i kolejny exp, zarąbiście. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym jak bariera została zniszczona. Teraz no, nie patrzę się na to może. W gospodarstwie aż sobie ręką osłonię. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Czym gównem ich karmi? Takim krowim typowo, czy skromzowcy? Właśnie. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Wszystkiego. Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. W tej kiecce, nie myślisz, w życiu, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. A chcesz się przekonać? Znajdę jakiś sposób. Właśnie. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Spokojnie. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Spoko. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? No właśnie, ale dobre jestem. Pytanie. Tylko, że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Rozumiem. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Widziałem Lee go. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. O Boże. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. To się cieszę. Dobra. Nigdzie nie idziemy, Lares. Ja to sobie jeszcze w tym mieście posiedzę. Idziemy teraz do tego starucha Ignaza. Tylko jakoś bym minął tego Borkę i Moe. Nie chcę mi się z nimi dyskutować. Dobra, idziemy już tutaj i będziemy mieli naszego starucha Ignaza,
który sprawi nam prezent w postaci właśnie oto tych, no wiecie o co mi chodzi, czarów niepamięci. W sumie dostaliśmy 600 expa i mamy ten nasz level up, punkty nauki aż 20. Trzeba będzie je jakoś wykorzystać rozsądnie, miejmy nadzieję. Tylko bardziej bym je wykorzystywał na magię. No dobra, mam naszego Ignaza. Dzień dobry. Staruszek! Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Co, chuja mi odetniesz? Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Chyba w imię twojej starej. Właśnie, powoli. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co... Nie za szybko. Stworzyłem nowe zaklęcie. Wow, jaka podnieta. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Aleś to podkreślił. Właśnie. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. To, jak to, na razie to ma aż orgazm z tego powodu. Że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Aha. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono osunięte z jego pamięci. Super. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Aha. Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność. Mhm. Ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z lordem Andrzejem. Oj, tam problemy. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Super. Czyli jednak będę musiał skończyć sobie jakieś porządne EQ, żebym go na przykład mógł, nie wiem, z łuku poturbować albo cokolwiek, żebym z niego wymazał to zaklęcie. Kurde, kijowo. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. A mogę od ciebie kupić? Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Przydałoby się. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Mhm. Co do eksperymentu? Czy próba się powiodła? Czy tylko zmarnowałeś zwój? Co? Mów szybko! Jeśli potrzebujesz więcej zwojów z czarami, możesz je kupić ode mnie. Dobra. To możemy pohandlować. Pokaż mi swoje towary. Dobra, tak w sklepie też mówisz, spokojnie. Masz tu swoje eliksirki. My tu jeszcze możemy coś ewentualnie sprzedać. Coś, co nam się w ogóle nie przyda. A chyba jest coś takiego. Znajdziemy my to, spokojnie. Mamy jeszcze sakiewki, to się możemy bardziej wzbogacić. Czaszka, no czaszka to chyba raczej nam się nie przyda, ale ona nie ma wartości w ogóle. To jest najlepsze w tym wszystkim, więc w ogóle nam się nie opyla. To mamy tą niepamięć całą, to pójdziemy do Kawalorna. Tylko no trzeba będzie go siłą rzeczy pobić, nie ma wyjścia. Nic nie zrobimy. O, tą rzepę moglibyśmy sprzedać, albo i nie. Zobaczymy. No nic nie mam za bardzo. Tu masz potki, tu masz różne czary. Ale nie będę ci marnował czasu. Mogę kupić ewentualnie te menzurki, żebym miał na przyszłość. Jakbym się już nauczył robić te mikstury, to wtedy mi się to może przydać. Chociaż coś nie czuję, że tu nie warto okradać. W tym mieście już tym bardziej. Może teraz jakoś byśmy się stąd jakoś uwinęli. Nie mówię już o takiej ucieczce jak ta. Chyba pamiętacie, jak grałem w Noc Kruka? To walczyłem z takim bandytą, Attilą. No, ja sobie aż to przypomniałem nawet. No i tak to się potem kończyło, bez przerwy. Samoistnymi ucieczkami. No, tu nie wskoczymy.
Nie jesteś aż taki wysoki, na jakiego wyglądasz. Jakbyś był orkiem albo gorszym stworzeniem, to z pewnością byś się dostał. Te patrz, paladyn się obrócił w mgnieniu oka. To było oczywiste. Leczkę. My zaraz go jakoś tu miniemy. Nie mówi mi co innego. Skąd ty to znowu masz? Minąłem cię. Sukwo. Stój! Yo, madafaka! Dobra, walić to. Dobra, ja cię nie znam. Muszę iść. Zaczekaj. Na razie on tego nie widzi. Dobra, walić to. I tak jeszcze z nim pogadamy. Teraz idziemy do Kavalorna. Zrobimy save'a i zobaczymy efekt. Zobaczymy sam efekt. Tu jeszcze zrobimy jednego save'a takiego zapasowego. Żebyśmy, wiecie, jakby się nie udało, to zawsze wrócimy do tego save'a i jak najzwyczajniej w świecie zaczniemy coś robić w tym mieście, żeby po prostu nie wyszło na głupka. Tak pochodzimy trochę po tym świecie. Może uda nam się naprawić samego Kavalorna, żeby po prostu już mi nie piszczał, że kurde, bo go okradłem. Ja nawet nie zdążyłem go okraść, a ten mnie już połamał i się na mnie focha. Kurde, ja mu dam fochać się. Na bezimiennego. Jeszcze pożałuję takiej decyzji. W ogóle będzie mnie prosił na kolanach, żeby mu przebaczył, kurcze, takie wykroczenie. No, on zobaczy, kurczę, jak wrzucę w niego czarem, to zobaczymy. Zresztą pisali też mi w komentarzach, że mogę w tym modzie akurat użyć tego czaru, jeżeli nawet nie jest pobity. Czekajcie, ja w ogóle założyłem ten czar, właśnie coś niezbyt. Na bandytę nie użyję, bo dla mnie to jest zwykły bandyta, mogę go tam zabić kiedy chcę. Ale Kavalorn, no kurde. Dobra, mam chyba na tyle many. Tu jeszcze zrobię jednego save'a. Zapisz, to będzie tutaj. Aha, co, za mało many? To zjemy jakiegoś krzaka. Madafaka. Dobra, chyba starczy. Co, zadziałało? Hej! Te, działa! Jupika jej! Madafaka! Gadamy. Jakieś kłopoty? Uhu. Do diabła, nie wiem gdzie. Dziękuję. Się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Mhm. Chwila. Ja ciebie znam. Czyż cię znam? To ty ciągle żebrałeś u mnie o strzały. Jeszcze tak, żebrałem o hajsy. Bo mi nie było stać na grę na Steamie, wiem. Tak, Kavalorn jesteś. Yes, oczywiście tak? Musi być. A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. No wow. O kurde, teraz ludzki się zacznie. Dokąd idziesz? Wow, on powiedział co innego, a pisał co innego, super. Nie gadaj po rusku. A dokąd idziesz? No i dlaczego gadasz po rusku? Masz po polsku gadać. Tak, do miasta. Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Mhm. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Super. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Wow. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. A wśród magów wody jest jakiś rusek? Bo wiecie, ja bym go wyszczelił. Dobra, nieważne. Gadam co z nim jeszcze. Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Super. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym nie mówić. Nie powiem mi, pewnie. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Mhm. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Tak, dobrych ludzi. Zobaczymy.
czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Właśnie. Cała przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Tak wiem, rozgrzeszyli cię. Ja rozumiem. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Jaką, kurde? Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Albo cię utopię w tym ogniu, tam za tobą, jak te gobliny. Chcesz tego? To gadaj, już. Ale dobra, coś o bandytach. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Wiesz... Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. A w którą czaszkę, czy w którą część czaszki, wiesz? Bo jak tam z tyłu, to jest masakra, a jak z przodu, to jeszcze pół biedy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Nie, przez księżniczkę. I zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Co, 5 złotych i brudny list. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Bogaty jesteś. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. No taka tchórzliwa to znowu nie jest. Mogę ci pomóc z tymi bandytami? No cóż, muszę chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. W dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. Super. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Tyś jest szczur, a może jakieś eku lepsze? Potrzebuję lepszego sprzętu. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. Jej. A co z leczeniem? Już się cieszę. Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Też się przyda. Chcesz? Pewnie, wezmę je. Dobra, daj mi się wyposażyć. Rusku. O, mamy nożyk. Stać nas na nożyk. Wolę nożyk, nie chcę mi się kilofa nosić. To jest w ogóle bez sensu. Dobra, idziemy. Chodźmy zabić tych gnojów. Właśnie, bastardów! Dobra. Tylko mnie osłaniaj, jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Paskudna. Zrobimy save'a jeszcze. Czyli jednak się opłaciło. Dzięki wielkie. Naprawdę jesteście genialnymi widzami. Pomagacie mi. Dzięki czemu odcinki nie są nudne. No bandyto, ten co fochnięty, już nie będziesz fochnięty. Bandyto! Hecz! Myślałem, że na hita go zdejmiesz. Zabij go. Teee, kurde, dużo expa. Dużo więcej niż wcześniej, tylko weź wszystko. Zdążyłem, chłech, byłem pierwszy. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Aha. Czyli zdążył wziąć złoto. Jaki koleś. Dobra, ale kawalor mi tu wszystko pozabija. Czekaj. Wziąłem ziółko. Ty sobie tam poradzisz, nie? Dla ciebie to jest pikuś. Zabić takich bandytów. Nie powinieneś tu. On sobie ich... Czemu tak krzywo 112 expa? Nie ładna liczba. Lol. A dobra. Rąbać to. Biedaku. Brawo, nawet złota jak miło. Nie masz. Dobra, bandytów wybiłeś. Aha. No to załatwione. Pięknie, dużo jak zaczynać. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Właśnie. Muszę się dostać do miasta, później. Nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Chyba zebrałem. Zabierz go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? Spoko. Okej. Okay. O, możesz mnie czegoś nauczyć? Super. Pewnie. Przecież wiesz. Oj, chłopie, nieźle cię przegonili. Niczego nie pamiętasz. No ale... niestety. Amnezja mnie dopadła. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie.
co chcesz wiedzieć? Usiądź do ławki, napisz test i wypad. O kurde, skradanie punkty nauki 500 monet. O kurde, aleś ty wymagający ode mnie, chopie. Muszę jakieś sakiewki szykować, najlepiej, o takie. No chłopie, ty mnie chcesz z pieniędzmi. Dobra, ale jak takie hajsy mają być, to... Ej, stój, skradania się nauczę, bo to jest bardzo niezbędny skill. Stój i nie uciekaj. Nunu. Chcę się nauczyć. Chcesz się czego pewnie? Właśnie. Dawaj mi to skradanie. Na miękkich podeszwach mam większe szanse podkreślić. Dobra, zamknij pysk. Mam tego skilla. Oh yeah. Teraz to już jest coś, ale chwileczkę. Hola, moment. Zanim ty tam dojdziesz, to chcę wziąć tą skrzynkę. Chyba, że znowu będziesz taki skłonny i mnie sklepiesz. Czekaj. Szybko wezmę tą skrzynię. No, ten leży jak lizus, skończony. Chyba jak... Te! Czemu się gobliny zrespiły? What the fuck? Dobra, Kawalorn, to jest twoja robota. Się wtrącać tam nie będę. Czekaj. Chyba, że wykorzystam jego. On się będzie napierdylał z tymi goblinami. Ja szybko przeszukam skrzynkę. I uciekam po tamtą. Czekaj. On się nimi zajmie. Panie Kawalornie. Czekaj, mogę chodzić po tak po nim? Dobra, chodź to. Zrobię save'a jeszcze. Jebut. Mamy 3 save'y, tak powiedzmy, ale zrobię sobie jeszcze tak z kilka, żeby mi wszystkie nie ucierpiały. I muszę sobie robić kopię zapasową, przede wszystkim. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Jedna bestia mniej. Patrz, rąbany. Dobra. Okej, ja skradam się. O, proszę, no i tylko tyle chciałem wziąć. Czy to takie trudne? Jedna bestia mniej. Dobra, zajebioza. Ale żeśmy trochę wydali złota, opłaciło się. Przynajmniej teraz mamy zdolność skradania się, która jest niezbędna, bardzo niezbędna. Jak dla mnie przynajmniej. Przeszukamy jeszcze skrzynkę bandytów. I myślę, że skończymy odcinek, bo nie chce mi się robić dłuższych. I tak to już jest 40 ponad minut materiału. Jak myślę, że dla mnie to wystarczy takie 40 parę minut. O 50 to już jest takie trochę więcej, a godzina to już jest masakra, bo jeszcze chciałbym się czymś innym zająć, a nie tylko gotikiem. Czemu nie? Też bym nagrywał całymi nocami gotika, ale nie mam 2 terabajtów dysku twardego, gdzie mógłbym 10 godzin nagrywać na przykład. Dobra, otwieraj mi tą skrzynkę. Krótki łuk, więcej bełtów. OP, jazda. I teraz strzałów mamy ile? 50, no to całkiem przyzwoicie. No i dobra, myślę, że możemy już tutaj skończyć właściwie odcinek. Tu już w tym odcinku nic nie będę ciekawego robił. Zatem dziękuję wam bardzo za obejrzenie. W tym samym miejscu kończę, co kończyłem właściwie pierwszy odcinek z Gotika 2 Noc Kruka, więc sobie przypomniałem. Widzicie, czasami mam dobrą pamięć, aż za bardzo dobrą. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zrobię jeszcze save'a i jebut. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych odcinków, na razie. Jeżeli chcecie jakieś, nie wiem, kolejne wskazówki pisać, czy coś pominąłem, czy to, czy tamto, czy jakieś uwagi, to piszcie w komentarzu, bo takie właśnie rzeczy mi potrzeba. Mamy naszą teksturę, nie pamiętam jej nazwy, ale jest OP. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.